Znajdujemy się na wielkiej gali gwiazd Plejada. Słuchajcie, no jesteście gwiazdami serialu Gliniarze, a prywatnie parą. Co jest dla was taką kwintesencją udanej osobowości prywatnej i tej show biznesowej? Ojej, to może ty zacznij. Ja uważam, że przede wszystkim taka samoświadomość, umiejętność komunikacji w związku. No my pracujemy razem, mieszkamy razem, więc to jest tym bardziej trudny jest czas pandemii, więc przebywaliśmy ze sobą 24 godziny na dobę i to nam też dużo dało do myślenia, dużo pokazało i nauczyliśmy się troszeczkę więcej niż w normalnej sytuacji. No właśnie, bo jak ja na przykład znam kilka par, które no nie pracują razem, tylko mieszkają, to właśnie mówią, że nie dałyby rady ze swoją połówką pracować. Jakie wy byście mieli rady dla takich par, które jednak są zmuszone pracować razem? Znaczy zmuszone lub jakoś te okoliczności sprawiły, że pracują razem? Ja ci powiem tak, że rzeczywiście pracujemy cały czas w jednym serialu, natomiast nas rozdzielono dość mocno teraz i tak naprawdę to są pierwsze nasze tygodnie, kiedy nie spotykamy się na planie. Pracujemy w jednym projekcie, no ale na planie się nie widujemy. Nie wiem, może jest to jakaś często kwestia... Często się mówi, żeby nie przynosić pracy do domu. Ale my ją przynosimy codziennie. My, taka rada, nie przynośmy domu do pracy. O, to może w ten sposób. No, ale pracę do domu przynosimy codziennie, bo po prostu skoro się nie widzimy na planie, no to musimy się jakoś posiłkować ploteczkami z planu, więc Łukasz opowiada mi, co tam się działo, ja opowiadam jemu, co się działo, więc my tak trochę tym serialem żyjemy, no już 5 lat w tym projekcie, więc to jest dla nas takie nasze dziecko, którego nie mamy jeszcze innego, no to na razie mamy na razie Gliniarzy. No weź mi, wspomóż mnie jakoś. No, ja po prostu nie wchodzę ci w słowo, no jak mówisz, to mówisz. No, to wiesz. Ta, a w domu nie jest taki grzeczny, powiem ci. To może ja wam podpowiem, czy jest właśnie coś w serialu, co się wydarzy, co możecie już zdradzić? Coś, czym się nas zaskoczycie? Nic nie możemy wam zdradzić z jednego prostego powodu. Powiem ci dlaczego, bo my przez COVID robimy już teraz sezon, który? 12. Który dopiero pójdzie w marcu przyszłego roku, więc my jesteśmy... My teraz odcinki, które robimy, to gdybyśmy teraz wam powiedzieli, co się będzie działo, to byśmy zdradzili już to, co jeszcze nie pokazano w serialu w tym roku. Wątek się jeszcze nie zaczął, a u nas już się skończył na planie. Dokładnie, dokładnie. Także no niestety nie możemy zdradzać tutaj takich rzeczy. Czyli odwrotnie mówiąc, jakbyście teraz obejrzeli aktualnie jakiś odcinek w TV, to on był bardzo dawno temu nagrywany. Słuchaj, my oglądamy te odcinki i ja mówię, matko, to dopiero teraz tak. To leci? Ja mówię, przecież to było lata temu w ogóle nagrywane, a prawda jest taka, że no rzeczywiście my jesteśmy w takim wirze pracy, no jutro na przykład, dzisiaj jest przepiękny dzień, jest godzina, nie wiem, w pół do chyba 22, a my jutro o 5 rano do roboty i wiesz, my już jesteśmy w takim pędzie i w takim wirze, że my już nawet nie wiemy, co jest gdzieś tam kręcone, więc, ale będzie bardzo dużo niespodzianek. No ja mogę zdradzić, że w serialu pojawi się jeden z prywatnych członków mojej rodziny, ale co to będzie dalej, to już nic więcej nie zdradzę. No to, i kto to będzie, też nie. No to nas bardzo zaintrygowałaś. A powiedzcie w takim razie, poza Gliniarzami, czy są jakieś ciekawe projekty, które was czekają w najbliższej przyszłości? Nie ma czasu, 5 dni w tygodniu na planie. Ale zdarzają się takie strzały, jak my to mówimy. No mi się coś szykuje, mam nadzieję, że jednak tego 28 listopada będzie wreszcie premiera tego filmu Mój Dług, bo ta premiera się przesuwa. Producenci nie chcą wypuszczać tego filmu, dopóki kina nie będą rzeczywiście otwarte dla wszystkich i że nie będzie można zrobić takiej premiery dla, nie wiem, 1000 osób. No więc zobaczymy. No ja mam nadzieję, bo film już jest tak naprawdę po montażu od stycznia czeka na premierę, więc oby to już był ten moment. No to jeszcze, no Plejada to też jest powiedzmy taka impreza, która trochę integruje i to jest też ciekawe, jak wy się zintegrowaliście. No zaczęliście pracę na planie, powiedzcie, czy w tym samym czasie i jak to się stało, że na siebie trafiliście i się zakochaliście w sobie? Ja doszedłem do serialu w sezonie 5, z tego co pamiętam, chyba tak, w piątym sezonie i to jest tak niefortunny splot wydarzeń, ponieważ najpierw ówczesny partner Ewy, Natalii Nowak, Piotr Mróz prywatnie, złamał nogę. Później przydzielono do Natalii Stefana. Drugiego człowieka, który zachorował za to i wreszcie przydzielono mi Łukasza. Zostałem tylko ja, świeżynka, bo pracowałem tam wtedy, nie wiem, 3 tygodnie, może miesiąc, jakoś tak. I zaczęliśmy razem pracować, tak to się zaczęło. Się przerodziło w piękną miłość. A jakbyśmy ci mieli opowiedzieć wszystko, co tam było po kolei, to już jest na dłuższy wywiad, to już musisz z nami się umówić na rozmowę godzinną. Bo to jest, wiesz co, takie nieprawdopodobne, a jednak. To was kiedyś zaproszę na jakiś mój podcast. Super. Proszę uprzejmie.
Jesteśmy otwarci. O, no to będziemy, myślę, że w przyszłości sobie coś takiego zorganizujemy, bo zapowiada się ciekawie. No to w takim razie powiedzcie tak naprawdę, czego mogę wam życzyć? Słuchaj, przede wszystkim spełnienia zawodowego, miłości dużo, bo też nie ukrywam, że nam wcale nie jest łatwo, jak ze sobą nie pracujemy. Bo są takie dni, że prawie w ogóle się nie widujemy, ale się gdzieś tam wspieramy, więc żeby to uczucie nie gasło, mam nadzieję, że nie gaśnie, z mojej strony bynajmniej. Ale mówię, tego, żebyśmy w czasie tej pandemii, o której dość dużo dzisiaj na gali było mówione, mogli się jednak rozwijać, mogli pomagać innym. Ja sobie po dzisiejszej gali tak doszłam do wniosku, że chciałabym więcej dobra widzieć na świecie, bo przepiękna gala, bardzo się cieszę, że zostali tacy, a nie inni ludzie nagrodzeni, że wreszcie nie za to, kto ma najwięcej followersów i jest najlepszym influencerem, tylko za to, że ktoś oddaje swoje serce i myślę, że osoby znane powinny to robić. Ja po dzisiejszej gali też dużo większą uwagę zacznę zwracać na to, co publikuję na swoim Instagramie. No nie chcę, żeby to były takie płytkie treści. Omena Mensah i Ewa Minge bardzo mnie zainspirowały. Ja kiedyś rozmawiałem z panią Ewą Minga na temat właśnie autentyczności w social media i uważacie, że tutaj jednak warto ją zachować, żeby pokazywać to, co naprawdę dzieje się w naszym życiu, czy jednak to cukierkowe, idealne życie, jak nam wszystkim świetnie się żyje? Autentyczność przede wszystkim, z tym, że gdzieś wydaje mi się, że my się trochę zatraciliśmy w tym Instagramie, w tym social mediach. Spotykam się ze znajomymi, nagle wchodzę z łazienki i patrzę, każdy siedzi z telefonem komórkowym i ogląda relacje, a siedzimy w 5 osób. Przyjaciele, dlaczego tak jest, nie? Tu jest problem i ja troszeczkę sobie przemyślę moje pewne zachowania na przykład na Instagramie, bo są po tej gali, wydają mi się zupełnie niepotrzebne. Ale mimo wszystko chciałbym was zachęcić, abyście wy zaprosili naszych widzów do obserwacji waszych profili w mediach społecznościowych. Podajcie nazwy, gdzie mogą was znaleźć, na Facebooku, Instagramie i dzięki temu myślę, że i nasi widzowie tutaj zwiększą grono waszych followersów. No wspaniale. Ewelina Rugaber, podłoga official. I to tyle. Lukasz.strzalka i to tyle. Tak, no i mam nadzieję, że spotkamy się już na tych social mediach jakby z fajniejszymi tematami niż dotychczas, niż tylko z płytkimi. No trzeba coś wrzucić jednak w to wartościowego. Ja wam bardzo dziękuję za tą rozmowę. Ja bym naprawdę, tak się z wami miło rozmawiał, żebym jeszcze pewnie zadał kilka pytań i tą rozmowę przedłużył, no ale myślę, że na ten czas wystarczy. Jeszcze będzie okazja. Dziękuję wam bardzo serdecznie i wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy. Dziękujemy.